Siemaneczko, Tadek z tej strony. Witam was ponownie w grze Wolcen Lord of Mayhem. I lecimy w stronę Cordonon. Jakiegokolwiek by to nie było z nazwy miasto. Mamy je uratować pewnie. No. That our purpose was to defend mankind against the supernatural. And now that the city's on the fringe of destruction due to the Covenant of the Blind's actions, I should just let them down, even if I do have the power to do something about it? You still think like a purifier, I see. Why not? I've thought a lot about this. The Republic might be ignorant and wrong about a great many things, but the core values Hemlock and the Purifiers gave us are still worth something. Pitting your own family members against one another, abandoning your children. Yeah, those surely are great values to worship. Hemlock might have his reasons. We don't know. I'm sure he does. Wait. Not sure he deserves the opportunity to. Get down! A lust of trash! I wouldn't if I were you. God damn it! Come on. The fugitive and the demon worshipper. Time to end their heresy. Father? Silence! Why didn't you leave when I told you to? You pitted Edric against his own brother. This filth deserves neither honor nor respect. I had no say in the matter. You abandoned me. I gave up on you in the comfort that at least one of my children would make it. It's not too late, Father. We're still the children of Hemlock. Right now, you're nothing but a defiler. A traitor of what the Purifiers fight for. Alas. Struggling for survival is a vain endeavor in the light of what awaits us all. And yet, I can't stand idly by witnessing my only legacy that matters getting its head chopped off. Justicar, free the prisoners. Grand Inquisitor? Listen carefully. You may not comprehend my actions, but such is certain. Only enslavement awaits you if you share the path of the Brotherhood. Turn back now while you still have each other. Find a quiet place to live on. Forget this life. You may taste an ephemeral peace in the next. I followed you despite the most terrible odds, sir. Everyone in this army has the utmost respect for you. But you know as well as I do that these two are traitors of the Republic. The penalty for their crimes is death. Free the prisoners. This is treason. My men and I will not betray what the Purifiers stand for, so that your little protégés get another chance, Grand Inquisitor. They die now. Stand down, Justicar. Stand down, Justicar. Soldiers! Arrest and disarm the Justicar. He shall be put to trial for insubordination. Soldiers! Your judgment is clouded by your love for them. Everyone can see that. Soldiers, secure the Grand Inquisitor. I am relieving you of your command, sir. The Senate will be informed of your weakness, and you shall be dealt with accordingly. These two, however, will die this day. Ajax! This is your last chance to enjoy a life far from pain. Seize it! What's going on? Wait, listen. Something is approaching. Ah!
Formation! Formation! Protect the railguns! What are these things? The cult of the Aberrant. He's with them? Why is he with them? Stay on me. I've got your back, brother! No matter the odds! I want railguns on the two traitors! I want them dead! Purity and sacrifice! No co to za gówno? Stand fast! Close ranks! Bez sensu. Ale śmieszne potworki. Kurczę, te przypały do mnie strzelają cały czas. The purifiers got crushed. I'm not sure that's for the best. We're on our own now. I'm getting a strong battle of High Peak deja vu here. Not a good time to be reminiscing. Keep hacking! That can't be done. No, coś mi się trochę... O, dobra, jest dźwięk. Damn you. Co z tobą jeszcze? You corrupted Hemlock and unleashed doom on us all. Może jak ja nie lubię tego strzelania, bo widzę, że używa tego samego co Edryk. Oczywiście tylko mnie atakuje to. No mimo wszystko go jednak tam zabija ten ostrzał z góry, zauważyłem. Dobra, zdechniesz. No i dobra. No, no, no. Żyj w ziemię. I'm fine with that. Still alive. We bid thee welcome, guests. Ugh, we forgot one. Let me pull its head off. Wait. It speaks. This one's different. Aha, pogadajmy się. No, what spoko. Are you supposed to be? We are the Lambert, indeed. What are you supposed to be? Is it mimicking you? Learning. We would be honored to have you in our domain to know more about what are you supposed to be. No, 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 that's not quite right. Anyway, we're just humans. Nothing fancy. You already had plenty of those fleeing in your direction. They are humans. He is human. You are unknown. You are precious. Precious to us. And I'm not? Charming. Well, at least it's not trying to kill us. Apologies for the misunderstanding. We will cease your existences. But we are your host and you are our guests. Come, enter our domain, for it is full of wonders. Charming. Is it making fun of me? I'm not even sure. Let me tell you right now that I'm not comfortable entering that creature's domain. This is the way to Cordonon, and we still have to find the first piece of the Helion. We knew that the cult of the Aberrant destroyed the city, so buckle up, Val, as we're going that way.
I had no plans to turn back. Hemlock is this way, and I want answers. Is he working for those guys? Maybe the Lambak knows. After all, Hemlock summoned it. That's unreal. I feel like we know nothing about Hemlock anymore. If that was even him. Dobrze, zobaczmy, co tutaj sobie wziąć. Obrażenia, zaciekłość, zaciekłość, mało zaciekłości. Zdrowia, skrócenie od czasu odnowienia. Szybkość ruchu jedynie, co to ma i... osłony trochę. Ale to nie będziemy zmieniać dla paru punktów. O, chyba, że to byśmy wzięli. Obrażenia, generowanie zasobów, wytrzymałość, wartości wszystkich odporności. Weźmy sobie to, może byśmy zamienili faktycznie. Więcej wytrzymałości, mniej zaciekłości. O, dobra. Niech będzie, aczkolwiek krótkie te gadki są. O, rozmnożyło się, widzę tutaj trochę tego. Skażone szczury, czy co to jest? O, tak świętą mocą. Silne to. Okej, o, buty. O! Wylazło tych robali trochę, dużych. O, ten jeszcze. A, szybciej biegamy, no okej. Skażone widzę wszystko teraz. No, będzie to coś fajnego? A, to. A, ja myślałem, że to jest ten. Ta z poświęconymi rzeczami. A, użyjmy sobie. O, fajnie, że można przerwać to. Aj, przez przypadek. Mamy tam na dole ile ich. Co chcesz? What are these creatures doing? Expanding the capabilities of nearby fauna and flora. Bestowing our Lord's blessing upon this forest. Smart talk for corrupting living organisms and turning them into thralls. Charming. No, otwieraj tę bramę. Who's the we you keep referring to? We are the Lambak. Lambak are we. We are one, for only the Lambak thinks. And we are many, for we became what we are thanks to the many disposable resources found in Cordenon. Resources? The organic mass you refer to as population. They're all dead? Some. But for most of them, they are we. They became the Lambak. I've heard enough. Can we move on? One second. Lambak, do you know anything about a warband from the Brotherhood of Dawn entering your lands? Yes, indeed. Do you want to meet them? Now part of the we? Yes, I'd very much like to. So be it. We will promptly organize a meeting for our guests. I'm not sure if this is smart. This is obviously a trap. A trap is unexpected. Do not fear the unexpected, for we will end both your existences. You will be we. No trap. Just certainty. Not sure I enjoy her honesty. Her? I'm not sure her applies to it. Do not mistake that thing for something relatable.
śladu na drewnie nawet nie zostawiła. O, żołnierze się pojawili. Dajcie mi taki karabin. Ja chcę ten karabin. Gdzie jest sprzedawca, jak ja go potrzebuję? O, zacznę to używać, bo już mało nie... Dwudziesty ósmy, a który my mamy? 29. Nic tutaj ciekawego na mapie nie widzę. O! Siostra się przydaje, zwłaszcza z tymi ogłuszeniami. Jest to przydatne, te jej ataki. A, zdążył przyzwać. No to tutaj atakuje ten teren, jest tak jakby zatruty. On czy zatruty? No! Zgubny żar. Po tym strzale, jeżeli na maksa go naładuję, to mam... że ten teren powoduje obrażenia. Tylko nie pamiętam od jakiego rodzaju żywiołu, czy tam... czy nie jest eteryczne jakieś coś w tym stylu. Wow. Góry, nawet pieniędzy mało leci. Buzdygan. W końcu będę musiał latać z jakąś bronią. Do walki wręcz. O! Teren nam tam pokazuje, gdzie byliśmy, widać. Hemlock obviously knows about Araman's summoning. He's working with the Covenant of the Blind. He also mentioned not having a choice. Look, he's lying. He made a pact with powers he shouldn't have fiddled with. Or he's straight up possessed. He sounds sincere. I can feel that he's struggling. I wonder where he went. He can't be far. That's not it. Święte obrażenia. O. Hełm. O, nowy wygląd. Widzę, ona co jakiś czas wyrzuca chyba te życie. Kurde, jakie skażenie. Z jakąś masą zergów mi się kojarzy, albo czymś takim. Albo w X-Comie, jak kosmici coś podobnego robili, że kazić nie mnie chcieli. Dobra, siora, idziemy dalej. Mało tych pieniędzy mi tu rzucają. O, poziom 30. Dobra. Tutaj wrócimy, tutaj my mieliśmy iść w coś. Aha, tędy ja chciałem iść. O, tutaj chyba damy sobie z do wartości szansy na trafienie krytyczne. Ale ogólnie gdzieś tutaj szedłem. Tak, w te aktywne uniki. Dobra. Po to, żebym mógł się przeturlać przez inne wrogie jednostki, bo tak teraz, no to jak się turlam, no to mimo wszystko oni mnie zatrzymują. Czy można by tą umiejętność użyć, te przejścia, ale szkoda mi slota na to. Dobra, poszedł. O, się czołga. O, topór.
spodnie. Przemian do szybkości ataku. A, to siostry. To siostra nam to, widzę, rzuca. Ten bonus. Kostur, wielki miecz. Ogólnie to nic ciekawego. Już na Bugato zarażony teren. Gin, gościu. O, są zamęcyści. Zanim pójdziemy się lać tam dalej, to jest chyba już też niedaleko. Wow. Seems to be pumping blood into the surrounding environment, like a beating heart. We should put it down. No, okej. Okay. Zanim skończyli dobrze gadać, to żeśmy już to ściągnęli. Moc jest z nami. Nie ma to jak ogłuszyć dzikie, niebezpieczne szczury. Dobra, zniszcz serce. No, zniszczyłem. O, jeszcze jedno jest. A gdzie ty jesteś? A, mogę ci podnieść, tak. Dobra. Chodźmy tutaj do tego podziemia. Zobaczymy, co tam trzymają. Może coś fajnego w końcu się nam trafi. Jak na razie to tylko leci cały czas nam te żółte i niebieskie. Kostur, pierścień. O, nie mam już miejsca. Dobra, to idziemy do sklepu. Co to? O. Ognista kula, takiego to jeszcze nie mam. O, witam. To znowu ta kula, ten tryb, chociaż ona nie wydaje mi się, że w ogóle była dobra. 21,82. No, z takimi dwoma jakbym biegał. Fizyczny i ten, coś trwania. Może bym sobie kupił. Całkiem spoko. Wartość szybkości ataku, wartość szansy na dolegliwość, czas trwania osłabienia nałożonego na wroga i ofensywa 3. No nie wiem. The quality on this one is unmatched. Aha, to sobie wymieniłem. Co tu mamy? Sztylet. Czas otrzymania szału. To co to? Wartość wszystkich odporności. Ła. Ale nie ma zdrowia ani nic, co by nam się przydawało. Tu mamy jakąś maczugę jednoręczną, to nie. To też nie. Nie. No sprzedaj to. Mikstura mocy. Tak z tego nie korzystamy. Co to nam tutaj daje? Ofensywa 3. Co to jest od obrażeń krytycznych? Do obrażeń od krwawienia. Czas trwania unieruchomienia. O, kolejny sztylet i to taki dosyć mocny. Zdrowie, wartość wszystkich odporności. Obrażenia, zwinność, wartość wszystkich odporności. No to to całkiem spoko. Tylko co takiego on tutaj ma dodatkowego jeszcze? Szybkość ataku. No nie, no dobra, zmienimy. Już niech będzie. Całkiem to obrażenia. Ła, wielki miecz. Jakie obrażenia ma? 54,97. To co zostawię? Nie, to jest lepsze, bo ma większy... Końcówkę ma dużo większą. Do wartości szybkości ataku, obrażenia trafień krytycznych. Dogenerować ze sobą. Dobra, i może ja bym sobie wziął, sprawdził jak to z tymi dwoma będzie leciał. No to sprawdzimy sobie obrażenia krytyczne, tu mu rzucimy. Ajajaj. Przypadkiem kupiłem, niedobrze. Tajemnie to z pieniędzmi robić. Zdrowie osłona, punkt staminy.
O, jakie duże już teraz. W sumie tanie, to sobie wymienimy. Tysiaka to jeszcze nie jest aż tak dużo. Dać. To jest mało warte. Co tutaj mamy? Obrażenie od błyskawic. Nie podoba mi się to, co tu jest. To sobie zostawiam. Kolekcja mieczy. To też, bo tak naprawdę nie wiem, co mam z tym zrobić. I zobaczmy, jak będzie z tym strzelał. Obrażenia. Niższy zakres. Tu mam do 6 stataż, a tu tylko do 415. No i zobaczymy, najwyżej zamienimy. Z powrotem. No niby szybciej strzela, ale te obrażenia są też mniejsze. To jest trochę niesprawiedliwe moim zdaniem. Tarcza tylko jedyne co ciekawe. O, ukryli się jacyś żywi. A my ich właśnie zabijamy. O, kasy trochę poleciało. Dobra. O, jak ona mi jeszcze dorzuci tego bonusa, to faktycznie dosyć szybko strzela wtedy. O, myślałem, że tu będzie jakiś boss. Nie, jednak chyba wolę strzelać z pojedynczego. No nic tu nie ma. Łe, to po co ja tu przyszedłem? Liczyłem, że coś tam jest. Domek. O, tutaj jakie wyrobisko tego czerwonego czegoś. Będzie boss? No to wygląda. A jednak nie. Sprzedawca. Dzień dobry, sprzedawco. Co masz? No to nie jest jakieś strzałowe. Jednoręczny sztylet jest. Wow, to kurde, to miazga. Możliwe, że to wezmę. Obrażenia od zaklęć, no to tam. Nic specjalnego nie jest. To jakaś tarcza. Ale na 15, czemu tak słabo? Regeneracja zdrowia, wartość wszystkich odporności, osłony na tym przedmiocie. No tak w sumie bez szału? 22 tysiące za to. No dobra, wezmę to. Wrzucę sobie po prostu. I to też wezmę dla przyszłego jakiegoś wojownika. Dobra, tu sprzedam to, co mam. Słona. Nie. Też nie. No i dobra, to dla cholercia. Myślałem, że coś tam da nam ciekawego. No dała, no jakby nie patrzeć, jakbyśmy byli wojownikiem. Wow, aha, kurczę. Jednak nie, z tymi dwoma pistoletami to lipa, bo nie mogę używać tego świętego promienia, zapomniałem.
Tak więc odpada. Zabieramy to z powrotem, tak jak było. Łuk, buty. Czy on nie jest czasem lepszy od tego naszego? Do wartości szybkości ataku, do wartości szansy na dolegliwość, czasu trwania, osłabienia, obrażenia do teru. Zobaczmy. No dobra. Jednak weźmiemy to teraz już. Bo szybciej atakuje. Dobrze by było ich atakować czymś jeszcze. Aczkolwiek mam wrażenie, że teraz już powoli strzela. O nie, dobra. Chciałem się wydawać. Mam punkty na zmianę ewentualną. O, co to? A. Złom. Kurde, teraz mam wrażenie, że mnie atakuje w ogóle. Niby ten atakuje jednak lepiej. Chyba jakoś inaczej są liczone te obrażenia. Ja nie rozumiem tego do końca. Stawić mi siostrę. Dobra. Jeszcze wyżej idziemy. No i załatwiliśmy robactwo. O, skrzynka. Upadek słońca. O, to mamy to. Właśnie jest to. Co to jest? Bonus do czegoś? Czy co to jest? Tak, do szybkości ataku. Okej. Okay. Szybkość ataku na pewno się przydało. Widzę zejście jakieś tam w podziemie. O, nawet dwa są w okolicy. We must find and destroy the corrupted hearts. These wolves seem to be powered by them. Dobra. Ła. Szybki ten ostrzał. Tu są te serca? Zabij wrogów w okolicy. Nie, to po prostu normalnie takie zejście. Jak cały czas było, myślałem, że może teraz wyjątkowo trzeba tu zejść. Ło, z szurów tyle? Z tych szczurów to tacy specjalni wrogowie, że ho ho. No dobra, o nie, tu coś chyba jeszcze jest tam. Dobra, robactwo tutaj załatwione. Teraz trzeba z tamtej strony je załatwić. Kasa leci. I się zgadza. O, następny jakiś. Gin na szybkości. O, bolece, weźmy, to widzę. Tak nic ciekawego nie sypią tutaj. O, następni ci. Szczury.
wchodzą w strefę śmierci. O, rękawice, no po prostu. Szał. Tu coś? O, gościu. Jakieś działo. A, to to. A tu kolejny ziomek. Tarcza, wow. Wszystko pójdzie na sklep. Młot, łuk. Kurde, to naprawdę nic do tej pory mi nie poleciało. To jest takie trochę niemiłe. Dobra, gdzie te serca są? No zdychać, no. Wow, wspaniały młot poleciał. O, jest serce. No i po sercu. No dalej. Szukamy następnego serducha. O, poziom. I brak miejsca wykrycinku przy okazji. No dobra. Dobra, w szansę na trafienie krytyczne więcej. Idziemy dalej. Tu przeskoczymy na to i pójdziemy tam dalej. Aha, do miasta. Sprzedać złom. No, to widzę, poziom nam wleciał na umiejętnościach. Odblokowało nam się. Możesz otrzymać dodatkowy ładunek. Aha. A tu? Przywołuje ducha, który atakuje wroga po trafieniu strzałami. Co tu mamy? Zagorzały przeciwnik. O, odłóżmy. O, sprzedaj to. Zdrowie, wartości, nie, my tak nie chcemy. Zdrowie osłona, o ciekawe, szybkość ruchu, wartość odporności, czasu redukcji, regeneracji staminy, skrócenie czasu odnowienia wszystkich z osłona, ale on daje do wytrzymałości, no ale weźmiemy jednak to, bo redukcja tego turlania się będzie, szybciej będziemy punkty odzyskiwać. Co tam mamy, zdrowie, wartość wszystkich odporności, wow, do obrażeń. Do mądrości, do wartości wszystkich odporności na tym przedmiocie, to ciekawe jest. Zobaczmy, co my możemy tutaj mieć z tego defensywa 2 i 3. Defensywa, skuteczność szans, no bo to nie. Częstości regeneracji osłony? To może to weźmiemy, choć tej osłony mamy mało. Do wartości odporności na obrażenia, na żywioły. Wartość na unik, no te dwa weźmiemy i gdzie to jest wartość uniku. No szansa na unik, to też jest szansa na unik, dobra. To tego co daje do, gdzie jest ten defensywa, tu mamy. No weźmiemy to, dobra. Masz. Na ramiennik, kolejny serducho jest gdzieś tutaj? O, jest. O, hamon. Nie przesadzaj, młoda. Wyczyścimy okolice z zepsucia. O, dobra. Ostatniego ona zdzieliła.
Dobra, co tutaj? Buty. Wow, super. Nie wiem, ja coś mam chyba pecha do wylatywania jakichś lepszych rzeczy. Dobra, szukamy następnego serducha. O, jest. No i się tutaj pojawia przy tym sercu. No i to i tak nic mu nie pomogło. Spodnie. Zabieramy. No dobra, złap oddech. Spodnie. O, on się załadował. O, serce. Buty, o, zejdźmy tutaj, darmowy exp. O, puść cielesny las. Nic nie leci. No, nic nie leci. Dobra, dawać jakiegoś bossa. O, skarabeusz. Cel numer jeden. O, kasy wrzuć trochę, no ale nic poza kasą. To trochę smutno. O, wlazł z zarażonego cholerstwa. O, za sztylet. Zwyczajna miksturka. Nowy wygląd. Ciekawie, ile ogólnie jest tych wyglądów, tych różnych skórek do możliwości edycji na postaciach. Z tego co widzę, to dosyć dużo. O, dobra, dalej. Nie wyłazimy stąd. Dobra, idziemy tam zobaczyć. Siostra bardzo przydatna jest. Na kopalni. Aha. Nie ma tak się wchać w takie miejsca. Dobra, mamy satan. Nie mam wyboru większego. O, życie. O, coś wyszli. Młoda, przesadzasz. Nie było przecież aż tak źle. O, jeszcze jeden.
O, i tyle. Zaraz trzeba będzie znowu się odnieść te rzeczy. A, liczyłem na skrzynkę. Podróż w stronę kopalni Cordon. Lambak hasn't finished covering these caves. Good for us. Don't get ahead of yourself. I hear spheres in the distance. I'm not sure they'll be glad to see us. Rękawiczki. No jak, no, nie mogliby stać po prostu i czekać. Pistolet, rękawiczki, pistolet, o, miejsca nie mam. Zrobiliśmy sobie miejsce. Nowy poziom umiejętności. I nic nam to nie daje, więc tak trochę bez sensu w ogóle, że jest ten poziom. No dobra. O, nie mam miejsca. O, mam już taki. Okej. O, topór, wspaniale. O, widzę wyjście już. Nie mam mierzcia. Miejsca na pierścionek. Ale po co? Dobra, nawet nie chcę się brać tych rękawic. Go, go, go! Naprzód! Jestem naładowany i gotowy na bossa. Ślepy zaułek po prostu. A, myślałem, tu już wyjście, to chyba nie jest jeszcze wyjście. To jest komnata w komnacie i tyle. Wow. Zdejechać. No nic, trzeba jechać, znaczy się trzeba skoczyć, to sprzedać. Co my mamy znowu? Tu poleciało trochę rzeczy. Cześć. Nie. Nie. Nie, 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 nie. 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 Bo bez punktów staminy jest to tak szkoda mi. Nic ciekawego. O, podobny do mojego. O, tylko trochę gorszy. Ou. Ou, ou, ou. Zaraz sprawdzimy. A fine item. Thank you very much. Zobaczmy, jak to wygląda teraz. Ja bym założył to 200-601. No nic, zobaczymy. Damy szansę się wykazać tej broni. Od mrozu. Dużo obrażeń. No zobaczmy. Powinna zamrażać w takim razie. Jaka jest szansa na to? Szansa na zamrożenie 7%, to niewiele.
No nie, no dobra. Ja... Tam jest przejście? Nie. Czyli co, to jednak jest wyjście jakieś chyba, albo po prostu jeszcze głębiej wejdziemy. No, ile ludzi tu zginęło. No i dobra, panie i panowie, doszliśmy do takiego punktu, gdzie można już sobie zapisać, spokojnie można będzie tu wrócić i na tym zakończymy. Fakt, że dzisiaj nic się nie wydarzyło, na żadnego silniejszego bossa nie trafiliśmy, oprócz tego gościa na początku, którym nawet nie warto wspominać. Tak więc w następnym odcinku będziemy chyba mieli możliwość walki z tym bossem, z tą babką albo tym czymś. I może coś z niej poleci. A na razie ja się z wami żegnam i do zobaczenia w następnym odcinku. Siemaneczko!